Witam serdecznie. Dzisiaj standardowo poruszymy różne tematy, które rozegrały się w ostatnim miesiącu z punktu widzenia rynku. Niektóre rzeczy tak naprawdę zaczęły już się pojawiać wcześniej, natomiast dzisiaj dopiero obserwujemy artykuły, które to opisują z pewnym opóźnieniem. Dlatego niektóre rzeczy, które Państwu przekazuję w postaci pokazywania jakichś artykułów, mogą być stosunkowo świeże. Natomiast opisują zależności, które powstały w, w, w przeszłości. Natomiast zainteresowanie tymi rzeczywistościami było trochę mniejsze i tak naprawdę wykiełkowało z czasem. Natomiast na samym początku standardowo zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansową: Edukację, sprawdzania materiałów, które tutaj się znajdują, w szczególności dla osób, które są nowe na kanale. Mogą to zrobić sprawdzając forum, przede wszystkim zaczynając od forum, czy materiałów, które są dostępne na kanale. Myślę, że to jest najłatwiejsza opcja zdobycia wiedzy, bo ja w dużej mierze opieram się na liczbach danych i faktach, a nie na własnych opiniach, lub poznania moich własnych opinii, interpretacji, które dotyczą obecnej, ogólnej sytuacji rynkowej. Więc z całą pewnością jest to ciekawe rozwiązanie. Przede wszystkim tak, jak już wielokrotnie mówiłem, dla osób, które są nowe na kanale, ponieważ rzeczywiście osoby, które już kanał obserwują od jakiegoś czasu, znają te treści, które są przekazywane przez Finansową Edukację. Jedną z najważniejszych rzeczy, tak naprawdę z newsów, najważniejszych, które chciałem dzisiaj Państwu przekazać, jest wykład przeprowadzony przez, no można już powiedzieć, legendarnego inwestora, matematyka, Jim'a Simonsa, który był tak naprawdę tutaj wypytywany na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o dalszą sytuację rynkową. Mamy tam też ta takie ciekawostki w postaci, dlaczego Jim Simons nie zatrudnia stricte finansistów, tak zwanych ekspertów finansowych i jakby fundusz Jima Simonsa dla państwa, które, z czego jakby wielem, wiem, że wiele osób sobie nie zdaje sprawę, jak działa fundusz Jima Simonsa. Jim Simons jest znanym matematykiem przede wszystkim z tego, jak niektórzy twierdzą, że to jest osoba, która e, trochę oszukała rynki finansowe, ponieważ budując. Swój fundusz, który bazuje na algorytmach, między, między innymi, który poszukuje różnych zależności i korelacji, no udało mu się zdobyć jedno z największych fortun na świecie, jeżeli chodzi o majątek kilkadziesiąt miliardów dolarów. Dodatkowo, fundusz ten osiąga jeden z najlepszych stóp zwrotu w ogóle ze wszystkich funduszy na świecie. Główną, głównym celem tego funduszu, tak jak już Państwu powiedziałem, jest Poszukiwanie korelacji i zjawisk, które można wykorzystać. Natomiast dlaczego chciałem Państwu przytoczyć akurat ten wykład? Ponieważ on potwierdza to, co wielokrotnie było mówione i przez wielu osób zaprzeczane na tym kanale. Jim Simmons mówi jasno, że istnienie wielu funduszy typu Quant. Które rywalizują z innymi funduszami, tworzy jeszcze większe nieefektywności. Ponieważ jeden fundusz algorytmiczny nie wie dokładnie, na jakiej innej, na innych założeniach działa drugi fundusz. I to powoduje, że w jednym momencie może się pojawić dwóch dużych sprzedawców danego aktywa, tylko ze względu na to że fundusz, który bazuje na różnych danych, wywnioskował, że pewna zmienna będzie niekorzystna, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. To w rzeczywistości może stworzyć potencjalną okazję, którą wykorzysta trzeci fundusz. Mamy różne anomalie i Jimmy Simmons, to jest konkretny cytat, że brak funduszy ale które bazują na algorytmach, z całą pewnością doprowadziłoby do zwiększenia efektywności na rynku. Natomiast my wiemy, że dzisiaj ilość tych funduszy rośnie i zainteresowanie inwestowaniem w oparciu o algorytmy jest coraz większe i to tworzy i jeszcze większe nieefektywności. Jak to zresztą mówi pan Simons, pewne jest to, że na rynkach wciąż jest wiele anomalii, na których w wyszukiwaniu można zarabiać pieniądze. Nie sądzę, żeby w najbliższym czasie rynki stały się na tyle efektywne, by anomalie zniknęły. To jest istotna rzecz, ponieważ jest oczywiście hipoteza efektywnych rynków i ja uważam, że rynki są efektywne długoterminowo. Natomiast krótkoterminowo, podobnie zresztą jak twierdzi to Simons, założyciel funduszy Medallion, rynki są skrajnie nieefektywne, w szczególności w epoce funduszów, o które działają w oparciu o rynku. Dlatego z całą pewnością dzisiaj inwestowanie w wartość, co zresztą zauważa Simons, nadal ma sens przede wszystkim. Ponieważ inwestowanie w wartość, tak jak to mówił wielokrotnie Joan Greenblatt, to jest kupowanie firm poniżej ich wartości, jaką są w stanie wygenerować, przy, wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne, czy w ogóle przewagi rynkowe. Te przewagi czasami są niedoceniane przez rynek, ponieważ ceny krótkoterminowo wahają się w oparciu o popyt i podaż, krótkoterminowe wyprzedaże, anomalie, straszaki, sentymenty, cykle rynkowe, które nie muszą wcale odzwierciedlać średnioterminowej czy długoterminowej zmienności. Dlatego według Simonsa, to też jest cytat, zawsze będzie miejsce dla kolejnych Warrenów Bafetów. Niezależnie od tego, jak dalej potoczy się historia rynku, specyfika tego, jak działają uczestnicy tego rynku. Uczestnicy tak naprawdę krują rynek. Powoduje to, że niezależnie od tego, czy to będą komputery, czy ludzie, nieefektywności nadal będą się pojawiać. A inwestor musi to wykorzystać, jeżeli chce osiągnąć sukces w inwestowaniu. I należy pamiętać i to też jest ważne z punktu widzenia inwestowania, że czasami strategie przestają działać i należy wtedy Podejmować odpowiednie decyzje w celu zniwelowania tej manii podejmowania głupich decyzji. Mamy historię wielu inwestorów, którzy pomimo wielkich porażek w ostatnich latach popełniają dokładnie te same błędy i tracą ten swój fenomen, który wcześniej po prostu wykorzystali. Więc zachęcam Państwa do sprawdzania tej konwersacji eee, tutaj na kanale. Eee, możecie Państwo to w sposób łatwy wyszukać. Myślę, że to będzie cenna lekcja dla wielu inwestorów. Kolejna rzecz, którą chciałem Państwu przedstawić, która jest związana z akurat rynkiem surowcowym i to też jest ważne, jeżeli chodzi o poruszenia. Wiele osób dzisiaj opowiada różne mity do, dotyczące w ogóle cen gazu czy w ogóle cen surowców energetycznych. I niektórzy na przykład uważają, że producenci ropy naftowej czy gazu to są lichwiarze, którzy żerują na cudzej krzywdzie, ponieważ ludzie muszą korzystać z surowców energetycznych. Natomiast fakty są takie, że jest to stricte biznes cykliczny. Czyli producenci muszą przetrwać okresy spowolni. Takie spowolnienie było nie tak dawno, marzyc 2020. Jeżeli Państwo sprawdzicie sobie cenę ropy naftowej, a można to w sposób bardzo prosty sprawdzić, to zauważycie z całą pewnością, że cena ropy naftowej. Na kontraktach oczywiście, a czasami w ujęciu realnym w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych, spadła do wartości poniżej zera. Producenci w tym okresie, w, w przede wszystkim mali producenci surowców energetycznych, takich jak ropa naftowa czy gaz, znacząco ucierpili. I ich biznes powoduje to, że oni muszą przetrwać w tych okresach, natomiast rynek tej nieefektywności budu, działają w dwie strony. Wielkie nadmiary że tak naprawdę z czasem kończą się wielkimi brakami. To działa oczywiście w dwie strony. I artykuł porusza pewne ciekawe kwestie związane z mitami, jeżeli chodzi o ten rynek. Niektórymi rzeczami oczywiście można się nie zgadzać. Jeżeli ktoś uważa, że Biden na przykład jest przeciwnikiem stricte ropy naftowej, ponieważ kiedyś opowiadał takie historie, fakty są takie, że mówił wiele rzeczy. Ale za kadencji Bidena ilość pozwoleń na wydobycie ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej, Meksykańskiej jest jedna z największych w historii. Wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych również, wzrost ilości odwiertów również. Wzrost wydobycia na przykład w Teksasie, który jest jeden z większych producentów ropy naftowej, również jest jeden z największych. My musimy działać w oparciu o logikę, a nie nasze sympatie polityczne. Wiele mitów jest na tym rynku. Należy z nimi walczyć, ponieważ jeżeli my będziemy działać w oparciu o. i to jest istotne, w oparciu o jakieś emocje, przekonania, nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować. Wiele osób uważa, że wysokie ceny ropy naftowej doprowadzą do recesji. Zawsze. Mamy długą historię wzrostu cen ropy naftowej i czasami wzrost surowców energetycznych, ale przede wszystkim braki, a nie same wysokie ceny doprowadzały do recesji. Natomiast mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że udział na rynku paliwowego w globalnej gospodarce stanowi na tyle małą część tej gospodarki, że perturbacje na tym rynku stricte nie muszą doprowadzić do recesji, ponieważ jego udział jest zbyt mało istotny. Różnego rodzaju stricte braki mają charakter recesyjny, ale poza pewnymi egzytocznymi rynkami rozwijającymi się. W normalnych gospodarkach braki surowców energetycznych w normalnych okolicznościach nie występują. Dodatkowo żyjemy w globalnej gospodarce i musimy również brać pod uwagę działalność innych państw. Dlatego jest to ciekawe poruszenie tych mitów z punktu widzenia dzisiejszych szoków cenowych i problemów na rynku gospodarczym. Z całą pewnością wiele osób uważa, że indeks dolara jest jednym z bardziej istotnych wskaźników, jeżeli chodzi o Dalszą rzeczywistość ekonomiczną, ten indeks dolara porusza się w różnych fazach, i wiele osób zastanawia się, dlaczego dolar jest taki silny. Mamy długą historię silnego dolara, długą historię słabego dolara, i zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma żadnej korelacji pomiędzy siłą dolara a rynkiem akcji. Wielokrotnie to Państwu pokazywałem. Natomiast rosnący dolar i media przekazujące informacje związane z rosnącym dolarem bardzo często opierają się o strach, a nie o logikę. Tak jak mówiłem, nie ma żadnej korelacji pomiędzy stopami zwrotu szerokiego rynku akcji o siłą dolara, a dolar, prawdopodobnie jego siła, wynika z dwóch czynników. Jeden z czynników to jest strach na rynku, który pojawił się tak naprawdę od momentu przekroczenia przez S&P 500 minus 20%, po inne elementy, Wewnętrzne, takie jak wybory średniookresowe w Stanach Zjednoczonych, które są w listopadzie tego roku i będą zmieniały część osób w Senacie i w Izbie Reprezentantów. I te czynniki doprowadzają do faworyzowania dolara, ponieważ cykle polityczne wpływają pozytywnie na dolara w sytuacji, której na horyzoncie pojawia się impas polityczny, przede wszystkim impas absolutny, który doprowadza do zjawiska. W postaci braku możliwości przegłosowywania jakiejkolwiek formy negatywnego ustawodawstwa. Dlatego różnego rodzaju media, które wróżą w wielki kryzys ze względu na siłę dolara, mylą się, ponieważ silny dolar bardzo często był w okresach, kiedy nikt wcale nie obawiał się dalszych problemów gospodarczych. Natomiast odpływ kapitału do dolara ma pewną tendencyjność w okresach strachu. I ten okres strachu może być wykorzystany przez inwestorów. I myślę, że również inwestorzy powinni z tego korzystać. Co jest istotne? Jeżeli prześledzimy dalsze ciekawostki z rynku, cały czas widzimy strasze. St różnego rodzaju straszenie. Gorsze wydatki konsumenckie, spowolniające. Czy to w czerwcu, czy w maju. Natomiast fakt jest taki, że mamy, znamy obecną sytuację, konsumentów i ona wcale nie jest taka zła, jak wszyscy zakładają, a krótkoterminowe spowolnienia w danym segmencie, jeżeli chodzi o nakłady, mogą wynikać na przykład z elementów sezonowości rynku. Po dzisiejszych danych wiemy z całą pewnością, że sprzedaż a detaliczna w stanach Zjednoczonych jest dużo powyżej oczekiwań, wartość wzrostu miesiąc do miesiąca 1% i więc tak zwany wpływ mitycznej inflacji nie zawiera się w stricte, jeżeli chodzi o konsumpcję, przynajmniej na razie. Konsumentów, inwestorzy nie są w stanie się z tym pogodzić, natomiast takie są liczby, takie są fakty. Natomiast te krótkoterminowe zmienne doprowadzają inwestorów do paniki. Fakt jest taki, że dzisiaj wzrost cen, że przede wszystkim w segmencie żywności, naprawdę jest ponadprzeciętnie wysoki. Natomiast na wielu surowcach rolnych w ujęciu realnym, Również w szerokich indeksach surowców rolnych, na przełomie lat po wielkim kryzysie finansowym, czyli 2009-2012, wiele tych surowców było na dużo wyższych cenach w ujęciu realnym i w ujęciu nominalnym. I konsumenci byli w stanie to znieść, pomimo że przeszli przez bardzo silny kryzys w postaci kryzysu finansowego, przez niektórych nazywany. Wielkim kryzysem finansowym. Dzisiaj konsumenci są w dużo lepszej kondycji, jeżeli chodzi o finanse, płynny majątek, wartość gospodarstwa domowego, wolne rezerwy gotówkowe w różnych instytucjach finansowych. I my zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast cały czas przypisujemy te wiele strasznych historii, że ten konsument jest zniszczony, jeżeli chodzi o jego wartość. Część konsumentów jest zwycięzcami, część konsumentów oczywiście. Jest wielkimi przegranymi, ale fakt jest taki, że my musimy uwzględniać wszystkich konsumentów, a jeżeli analizujemy daną branżę, to tych konsumentów, którzy korzystają lub mogą skorzystać z tej branży, a nie z jakiegoś, jakiegoś mitycznego społeczeństwa, które nie posiada żadnych pieniędzy, żadnych oszczędności i nie posiada jakiejkolwiek formy utrzymania. Dlatego zachęcam Państwa do oczywiście śledzenia tych newsów, ponieważ one mogą dostarczyć cennych informacji, jak dzisiaj wygląda sentyment na rynku. Z całą pewnością nie jest on pozytywny. Bardzo ciekawy news związany z bankructwem Rosji, tak zwanym technicznym bankructwem Rosji. Fakty są takie, że w normalnej rzeczywistości rynkowej jakakolwiek forma bankructwa, która następuje, uwaga, na globalnym rynku finansowym, Niesie ze sobą stricte, silne konsekwencje związane ze spadkiem wartości w ramach globalnego rynku akcji. Natomiast fakty są takie, że Rosja, ze względu na specyfikę sankcji, które powstały po tak naprawdę zjawisku, jakim jest wojna na Ukrainie, Rosja jako państwo które tak wcześniej było w dużym stopniu odizolowane, jeżeli chodzi o zagraniczny kapitał, a przede wszystkim kapitał, który w dużej mierze kontroluje globalne przepływy kapitału w postaci Stanów Zjednoczonych czy Europy, one tak już nie miały tak dużego udziału, bo ten udział był marginalny również nawet na rynkach rozwijających się. To wynikało z sankcji, które już zostały nałożone w 2014 roku, po tak zwanej pierwszej inwazji. Natomiast dzisiaj po. Tej rzeczywistości negatywnej w postaci prowadzenia w szeregu sankcji, Rosja, która technicznie zbankrutowała, nie stanowi problemu dla całego rynku finansowego, ponieważ ona tak została już w ramach tych sankcji odcięta od globalnego kapitału. Rzeczywistość jest taka, że gdy państwo bankrutuje i nie wypłaca odsetek ze swoich obligacji, między innymi ma, na ten, na, ma okres 30 dni na uregulowanie tych odsetek, Dochodzi do faktycznego bankructwa państwa, które objawia się po prostu brakiem, po pierwsze, zaufania ze strony inwestorów na różnych poziomach, problemów o charakterze wewnętrznym państwa oraz odcięciem od zagranicznego kapitału inwestycyjnego. Więc to są takie elementy, które dotyczą Rosji, ale one już się pojawiły, i dzisiejsze bankructwo, tak zwane techniczne bankructwo Rosji, nie jest niczym nowym. Ponieważ Rosja w rzeczywistości nie była w stanie, ze względu na między innymi odłączenie od tego systemu finansowego, na spłatę tych odsetek, czyli ze względu na politykę sankcji, została skazana na techniczne bankructwo. Ale udział po pierwsze Rosji w globalnym rynku akcji, nawet bez tych elementów sankcji, jest zbyt mały. Wielkość gospodarki rosyjskiej, jeżeli chodzi o wartość PKB, jest porównywalna do gospodarki koreańskiej. Dlatego ten udział z góry już jest bardzo mały. Duże państwo, mała gospodarka, względem wartości, jaką generuje i względem tego, jak ludzie konsumują tą wartość, o tym należy pamiętać. Oczywiście posiada pewne przewagi w segmencie niektórych surowców, ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że szoki czy w ogóle braki surowców są zaspokajane ze względu na globalne, globalną dywersyfikację. Firm surowcowych oraz to, że pewne firmy surowcowe muszą sprzedawać swoje surowce do państw X, a te państwa X będą sprzedawały do Europy te surowce. Przykładem są Indie, Chiny, być może w przyszłości Brazylia, czy Argentyna, czy nawet Meksyk. Więc my możemy to obserwować jako ciekawostkę akademicką, ale nie powinniśmy z tego stricte wyciągać jakichś strasznych wniosków. Ogólna sytuacja we Francji jest następująca. Wiele osób uważa, że po przegranych wyborach, przepraszam, po wygranych wyborach przez pana Macrona, jego władza absolutna Francji, tak zwana władza absolutna, będzie i zwiastuje pojawienie się masę kryzysów w postaci negatywnego ustawodawstwa. Natomiast fakty są takie, że dzisiaj sam prezydent Macron nie ma żadnej władzy, ponieważ koalicje, które się zebrały, również rosnąca siła ruchu narodowego we Francji z przewodniczącą e, panią e, Le Pen zdobyła ponad przeciętnie wysokie poparcie polityczne i tak zwany wielki test w postaci wprowadzenia paszportu covidowego dla turystów przepadł. Fakty są takie, że my dzisiaj widzimy we Francji bardzo silny impas polityczny, który jest niedoceniany przez komentatorów życia politycznego. Macron, który żył w poprzedniej rzeczywistości przedwyborczej, przed tymi wyborami do innych instancji francuskich, posiadał jako sam prezydent dużo większą władzę i dużo większe możliwości. System francuski to nie jest system prezydencki, gdzie prezydent jest w stanie samodzielnie wytaczać bardzo silne ustawodawstwo. Tak ma miejsce w przypadku Stanów Zjednoczonych, które tak, pomimo systemu prezydenckiego, nie mają tak. Mają bardzo mocno zdywersyfikowany system. Jest to system semiprezydencki, o tym należy pamiętać. Więc tutaj prezydent już w swojej głównej formie jest trochę przekreślony, a powstanie takiego klina w innych instancjach, które tworzą, budują prawo, które są potencjalne, potencjalnym zagrożeniem w postaci wprowadzenia negatywnego ustawodawstwa, doprowadzają do rzeczywistości, w której rynek francuski, przede wszystkim globalne produkty. Czy globalne firmy mogą stanowić ciekawą inwestycję? Ponieważ potencjał negatywnego ustawodawstwa zmalał i to widać w rzeczy tak kontrowersyjnej jak szczepionki czy w ogóle paszporty koronawirusowe. Był to wielki test, który Macron przegrał i to spowodowało, że jego udział w polityce francuskiej z całą pewnością jest dużo mniejszy niż wszyscy zakładają. To tworzy potencjalną pozytywną niespodziankę, ponieważ różne części konfliktu będą albo blokowane, albo z czasem rozwadniane. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o politykę europejską, jest to, to, jak wygląda rzeczywistość związana z Włochami. Państwa europejskie standardowo, i tutaj oczywiście z w retorii spiskowych w nie będziemy w nie wchodzili, są bardzo podzielone na wielu płaszczyznach. Natomiast akurat, jeżeli chodzi o Włochy, należy zwrócić uwagę na to, że po II wojnie światowej Rząd włoski zmieniał się no, wielokrotnie tam kilkadziesiąt razy, co najmniej ponad 61. I te roszady w tej polityce są częste, znane. Tak naprawdę władze włoskie zgadzają się tylko w jednej rzeczy, żeby jak najwięcej wyłudzić pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę Włoch, która w rzeczywistości nie przynosi żadnych rezultatów gospodarczych. Należy się z tym pogodzić i przyjąć to do uwagi. Natomiast e, roszady polityczne. W postaci rezygnacji rządu oraz inne jego następstwa nie są niczym nowym i nie stanowią potencjalnego niebezpiecznego wydarzenia dla rynków czy dla rynku włoskiego. Ponieważ my zdajemy sobie sprawę z tego, że w okresach tzw. bezkrólewia, gdy obrady są wstrzymane lub gdy partia rządząca odchodzi w danym czasie, no możliwość przeprowadzenia negatywnego ustawodawstwa spada. To buduje większą niepewność i może krótkoterminowo wpłynąć negatywnie na rynki, natomiast później powstaje element pozytywnej niespodzianki, ponieważ rzeczywistość nie jest taka zła, jak wszyscy zakładali, a nowa władza nadal trzyma się na granicy potencjalnego upadku, ze względu na to, że te siły polityczne we Włoszech są bardzo mocno podzielone. Więc jedna z bardziej istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o potencjalne negatywne ustawodawstwo we Włoszech, znika a rynek ten może być atrakcyjny właśnie z tego powodu. Co prawda w Włoszech nie mamy dużej ilości ciekawych firm, ale na każdym rynku jesteśmy w stanie znaleźć chociaż kilka firm, którymi można byłoby się zainteresować. Te wewnętrzne tarci pomiędzy obecnie urzędującą partią, liderami tej partii i innymi partiami tworzą pozytywne środowisko, które dla wielu osób mogą, może wydawać się to otoczenie bardzo skrajnie negatywne, straszne. Natomiast Rzeczywistość jest taka, że akcje nie potrzebują zadowolonych polityków. Akcje potrzebują święty spokój, ponieważ wyceniają rzeczywistość w sposób pozytywny dla firm, których zyski rosną w sposób, no co najmniej na poziomie konsensusu w przeciągu od 3 do 30 miesięcy. Więc śledzenie polityki włoskiej dzisiaj jest ciekawe, również śledzenie innych państw europejskich, ponieważ pokazuje, że politycy, którzy z wielu powodów doprowadzili do wielu głupstw, nie są w stanie wytrzymać krótkoterminowych kryzysów na tym rynku. Ostatnia rzecz, którą chciałem Państwu pokazać, to są dane, które są pokazywane między innymi przez e, tutaj e, Leading Economic Index w ramach indeksu ekonomicznego. Jak z całą pewnością Państwo widzicie, to jest akurat e, lei dla Niemiec które by wskazywało na wielkie problemy, natomiast takie spadki już się pojawiały na przykład w 2011 roku i należy zwrócić uwagę na to, że gospodarka niemiecka może wpaść w recesję. Krótkoterminową wywołaną szokiem w postaci odłączenia problemów energetycznych, tak naprawdę zależności gospodarki niemieckiej od rosyjskiego gazu. I to obserwujemy na bazie wielu wskaźników i jest ten scenariusz prawdopodobny. Ale my, analizując bloki ekonomiczne, sprawdzamy całe bloki. Jeżeli prześledzimy sobie Unię Europejską jako całość, to okaże się, że te wartości lei, tutaj wartościach wzrostu rok do roku, one są pozytywne, nie warto się nimi przejmować dzisiaj. Mieszczą się jako blok ekonomiczny. Europa ma wielkie problemy na wielu płaszczyznach, ale te problemy dzisiaj nie powinny doprowadzić do kryzysu na dużą skalę. Być może kiedyś doprowadzą, być może nie. My tego nie wiemy. My dyskutujemy o dzisiejszej rzeczywistości lub prawdopodobnej rzeczywistości za 3, 3 12, czy 30 miesięcy do przodu. I widzimy, że dzisiejsza gospodarka ma pewne problemy, ale to nie są problemy, które doprowadzą do spadku jej wartości. Pojedyncze gospodarki mają, ale jak widzicie Państwo, udział tych Niemiec w ramach Unii Europejskiej, ale też przede wszystkim, jeżeli zobaczymy udział rynku kapitałowego Niemiec w ogóle. Wszystkich firm względem globalnego indeksu akcji on bardzo znacząco spada już od 2016 roku. Należy to sobie uświadomić, że Niemcy dzisiaj nie są tym, czy były kiedyś, ich udział nie jest tak silny, ich wpływ również. Dlatego potencjalne tam problemy nie zdestabilizują świata. Oczywiście mogą wpłynąć negatywnie na niektóre bloki ekonomiczne, jak na przykład Polska, która ma silną. Nie bardzo silną, ale mają na korelację w niektórych segmentach, jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką. Natomiast cała gospodarka euro, europejska lub globalna gospodarka przez problemy niemieckie nie zostanie tutaj e, uszkodzona. Więc mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać te najciekawsze rzeczy, które pojawiały się na rynku: niepewności polityczne, wzrost cen, mity dotyczące ropy naftowej. Bankructwo Rosji, znamy te wszystkie historie, one są ciekawe, warto je przedyskutować, ale nie stanowią dzisiaj problemów. Dzisiaj mamy trochę inne problemy, natomiast te problemy, które były omawiane przez media, są dobrze standardowo znane albo mało istotne. A jeżeli są nawet bardziej istotne, to są źle interpretowane, ponieważ inwestowanie polega na tym, że należy w sposób odpowiednie interpretować informacje w taki, jaki one mogą się przełożyć na zyski firm od 3 do 30 miesięcy, a nie to, jak bardzo czytający będzie zafascynowany tymi informacjami. Na koniec zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowe edukacji i sprawdzania tych materiałów, które się znajdują oraz przeczytania tych artykułów, które Państwu tutaj pokazałem i sprawdzania oczywiście pana Simona i jego konwersacji, ponieważ ona z całą pewnością na wielu płaszczyznach przekazuje ciekawe informacje, które dzisiaj są niedoceniane. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.